No dzień dobry, ja się nazywam Barbara, a to jest kanał Nakład Wyczerpany i dzisiaj mam dla Was podsumowanie czytelnicze miesiąca grudnia. Zawsze w grudniu jest tych książek troszeczkę mniej, gdyż w grudniu bardzo dużo się dzieje, mam dużo obowiązków i po prostu mam trochę mniej czasu na czytanie. Dlatego tych książek i dzisiaj pokażę Wam troszeczkę mniej, ale jest tu kilka takich pozycji, o których chciałabym Wam opowiedzieć. I tak, miesiąc zaczęłam od reportażu Wszystko za życie Johna Krakauera. Ja na temat tej książki razem z Gosią zrobiłyśmy recenzję, więc Was odsyłam, więc długo nie będę mówić. Powiem tylko tyle, że tak jak normalnie nie lubię w reportażach wątków autobiograficznych, tak tutaj to opowiadanie o sobie miało sens, bo przez pryzmat doświadczeń autora jest nam łatwiej zrozumieć głównego bohatera tego reportażu. I to mi się szalenie podobało. Uważam, że reportaż jest naprawdę udany. 4 na 5. Jeśli chcecie coś więcej, no to zapraszam do rozmowy. Oprócz tego, na początku miesiąca miałam ochotę na luźną fantastykę i sięgnęłam po fantastykę młodzieżową. I sięgnęłam po coś, co nie będę ukrywać. Zachęcił do kupienia mnie tej książki BookTube. Jest to Zakon drzewa pomarańczy Samanthy Shannon. I ja mam różne przemyślenia na temat tej książki, bo uważam, że to jest bardzo dobra książka, ale w ramach swojego gatunku. Bo jest to retelling historii o świętym Jerzym i smoku i uważam, że to jest najmocniejsza strona tej książki. Bo jest tu mnóstwo nawiązań do legend, do mitów, do Biblii, ale nie tylko do legend naszego kręgu kulturalnego, bo fabuła jest podzielona na dwie części. Mamy tak jakby odpowiednik naszej Europy i tutaj mamy właśnie odwołania biblijne, mamy tutaj przytoczoną legendę o świętym Jerzym i smoku, ale też mamy wyspę wschodnią, która ma być reprezentacją Japonii. I tutaj mamy właśnie legendy japońskie. I odnajdywanie tych inspiracji, tych takich symboli było dla mnie szalenie satysfakcjonujące i dało mi dużo rozrywki. Oprócz tego, no, sama książka jest bardzo lekko napisana. Płynie się przez nią, ona cały czas trzyma w napięciu, jest tu mnóstwo akcji. Więc ja się bardzo dobrze przy niej bawiłam, ale miałam ochotę na tego typu fantastykę. Bo to, jaki mam problem z tą książką, to jest to, że niby ten świat jest wielki, ale tak naprawdę jak się przyjrzymy, to on jest bardzo biednie zbudowany. I to, na przykład ciężko tą książkę porównać do na przykład Dune, gdzie tamten świat jest tak rozbudowany, tak przemyślany, że ten świat w tej pozycji, no, wypada trochę blado. Ale uważam, że jest to bardzo dobra książka w ramach fantastyki młodzieżowej. Więc jeśli lubicie taki gatunek, no to polecam. Jeśli nie, No to bym raczej po tę książkę nie sięgała. Tym bardziej, że ona ma 1100 stron. Co prawda czyta się to bardzo szybko, ale jeśli się macie męczyć, no to nie. Ja jej dałam na Goodreads 4,5, bo tak jak mówię, wciąż uważam, że to nie jest zła książka. I jeśli lubicie takie motywy, lubicie fantastykę młodzieżową, no to jak najbardziej dla Was. Oprócz tego, chciałabym przynajmniej przeczytać w miesiącu jedną książkę japońską, ponieważ bardzo lubię literaturę japońską. I w tym miesiącu przeczytałam Gorączkę Złotych Rybek. I to jest seria wydawnicza Typhoon Mini. I ja jestem zakochana, jak te książki są wydane. Bo te książki są wydane bez grzbietu. Bardzo fajnie to wygląda. No są wydane przepięknie, więc ja jestem zakochana. I jest to maleństwo, ona ma 80 stron, więc przeczytacie to w ciągu jednego wieczoru. I znowu, ja trochę z tą książką mam problem, bo jest to historia
O tym, jak miłość przeradza się w obłęd. O tym, że granica między miłością a obłędem jest bardzo cienka i bardzo łatwo tę granicę przekroczyć. Jest to opowieść o zatraceniu, opowieść o perfekcjonizmie, o dążeniu do ideału i do tego, że nigdy tego ideału nie osiągniemy. Ale więc jest to bardzo ciekawy temat, ale to, co w tej książce moim zdaniem wyszło najlepiej, to obraz kobiety. Bo obraz tutaj tej kobiety, tej miłości głównego bohatera jest tak niesztampowy. To nie jest obraz stereotypowej Japonki, ale obraz kobiety, którą ciężko ująć w jakieś ramy. I jeśli szukacie książki o kobiecości, ale takiej właśnie niesztampowej, takiej nieoczywistej, no to jak najbardziej polecam tą książkę. To, co mam tej książce do zarzucenia, to to, że ja ją czytałam jakieś, no prawie miesiąc temu i ja już nie pamiętam, o czym ona była. Znaczy, nie inaczej, pamiętam, ale już nie pamiętam dokładnie, co się tam działo. Jakby mi ktoś zapytał i kazał mi opowiedzieć po kolei, co się wydarzyło, to chyba bym nie umiała. I podejrzewam, że za pół roku ja już w ogóle nie będę nic pamiętała, o czym ta książka tak naprawdę jest. I to jest trochę smutne. To najbardziej mnie wkurza w książkach właśnie w to, kiedy nie zapadają w pamięć. I ta trochę taka jest. A szkoda, bo ja bardzo lubię wydawnictwo Tajfuny i bardzo lubię książki, więc trochę mi smutno. I następna książka niestety też jest rozczarowaniem, bo jest to Agata Suchocka Bezdroża Mroku. I to jest saga, która się nazywa Daję Ci Wieczność. I jeśli nie wiecie nic na temat tych książek, to powiem Wam, że to są takie książki inspirowane Anne Rhys i jej Kronikami Wampirów. I pierwszy tom, który się nazywa Woła mnie ciemność, jakoś tak, uważam, że jest naprawdę bardzo dobrą książką. Jest naprawdę kawałkiem rozrywki. Natomiast ta książka, to już jest czwarty tom. I niestety jest mi smutno, bo tak jak wspomniałam, ja lubię tą serię, a ta książka niestety mnie rozczarowała. Ona była nudna. Ona nic nie wnosiła do tego świata, do tej historii, do tych bohaterów. A to, co mnie najbardziej wręcz trochę rozłościło, to to, że przez całą książkę mamy budowany pewnego rodzaju konflikt między bohaterami. I na końcu ten konflikt rozwiązuje się od tak. Oni nawet ze sobą nie porozmawiali i już jakby rozwiązano. Nie? Nie ma żadnej kulminacji tego wątku, który jest w sumie najważniejszy w tej książce. Jakby ta książka właśnie jest o tym konflikcie. I na końcu nie ma żadnego finału. Jakby on się rozwiązuje tak trochę z czapy. I to mnie zdenerwowało w tej książce. Jakby nie. Poza tym ta książka jest bardzo erotyczna i tak jak w pierwszym tomie ten erotyzm miał pewne podwaliny, on był po coś. Tak tutaj ten erotyzm jest taki pusty. I jeszcze jak do tego dodamy nudę, to przepraszam bardzo, ale ja mi się ta książka nie podoba. Ja ją oceniam na 2 gwiazdki na Goodreads i nie wiem, czy wrócę do tego świata. Widziałam, że już jest planowana kolejna książka, ale nie wiem, jakoś chyba już te książki nie są dla mnie. No nie wiem, zobaczymy. Ale ostatnie książki są naprawdę super, bo jedną z nich jest Ostatnie dni Nowego Paryża, Chinee Miewi. I ja, jak ja sięgałam po tę książkę, to myślałam, że to będzie tak zwany szybki szpil, bo ta książka ma 200 stron i myślałam, że szybko mi pójdzie. Ale nie, bo jest to książka bardzo surrealistyczna.
ale sam surrealizm nie był, chyba nie był zamysłem autora, bo ta książka jest tak naprawdę pomnikiem, laurką dla surrealizmu, dla samego nurtu. Bo w tej książce naziści wygrali II wojnę światową. Mamy Paryż, w którym wybuchło powstanie, w którym Paryżanie biją się z Niemcami i wśród nich są też surrealiści. I surrealiści oczywiście walczą też za pomocą broni, karabinów, tam nie wiem, wybuchowych substancji itd., itd. Ale oprócz tego w mieście pojawiają się tak zwane manify. Są to... jest to ożywiona sztuka surrealistyczna, która chodzi po mieście. I ta sztuka się zachowuje trochę jak zwierzątka. W sensie one nie obierają żadnej ze stron. Są, powiedziałabym, apolityczne. Ale mogą zrobić człowiekowi krzywdę. Dlatego jedna i druga strona próbuje je wykorzystać do swoich celów. I surrealiści mają przewagę nad Niemcami, bo no, znają się na tej sztuce. Wiedzą jakby, która postać albo która istota pochodzi z jakiego obrazu czy z jakiego wiersza. I uważam, że jeśli znacie się na sztuce, to ta książka bardzo Wam się spodoba. I jeśli nie, to też bardzo dobrze będziecie się bawić, ponieważ z tyłu autor nam ułatwił i mamy pewnego rodzaju przypisy, co jakby, który manif pochodzi z którego dzieła artystycznego. Bo mówimy tutaj nie tylko o malarstwie, ale też właśnie o poezji, o rzeźbie, czy o różnych grach surrealistycznych. I to wszystko w tej książce jest. I tą książkę się trochę czyta jak taką laurkę dla surrealizmu. I ta książka nie poruszyła we mnie jakichś głębszych uczuć, gdyż ja nigdy się nie interesowałam sztuką i też ona we mnie nie obudziła może zafascynowania surrealizmem, ale wzbudziła ogromny szacunek do autora. Bo mimo tego, że ta książka jest króciutka, to autor musiał wykonać taki research i potem, żeby to przekuć w powieść, no to wymaga naprawdę i ogromnej wiedzy, i talentu, i umiejętności literackich. Ja byłam oszołomiona, kiedy tą książkę kończyłam, bo jest tu dużo przemyśleń na temat sztuki. I tak jak mówię, jeśli lubicie takie klimaty, to ja szalenie polecam tą książkę. Mnie się ona podobała. Dałam jej 4 gwiazdki na 5 na Goodreads. I przede wszystkim wzbudziła, tak jak mówię, szacunek do autora i chcę tego autora czytać więcej. Ja jeszcze czytałam Ambasadorię, która również mi się bardzo podobała, ale ta książka jakby udowodniła mi, że ten autor ma naprawdę coś do powiedzenia i na pewno sięgnę po więcej jego książek. Jedyne co, ale to już tak całkiem na marginesie, to nie podobają mi się wydania tych książek. Te okładki są takie jakieś... w ogóle to jest miękka oprawa i te okładki też pozostawiają wiele do życzenia, ale zawartość jest naprawdę boska. Polecam. No i ostatnia książka. To jest Przygody Alicji w Krainie Czarów. I ja normalnie nie sięgam po książki dziecięce. Wyjątkiem jest Baśniobór, ale no to jest jakby wyjątek. Natomiast tą książkę przez przypadek zaczęłam słuchać w audiobooku i ona szalenie mi się spodobała. Na tyle mi się spodobała, że chciałam ją dokończyć w papierze. I ta książka jest napisana warstwowo. Ja wiem, że może nie należy tego porównywać do Tokarczuk, no bo to jest jakby inny kaliber literatury, ale właśnie Tokarczuk też tak pisze, że są warstwy. I tak tutaj też są warstwy. Oczywiście można to odczytywać jako książkę dla dzieci
i dzieci się będą, podejrzewam, przy tym świetnie bawić, no bo to jest historia skonstruowana dla nich. Ale dorosły czytelnik też tu znajdzie coś dla siebie, bo ta książka jest o śnie. Ta książka jest nie tyle o śnie, co ona jest napisana tak, jakbyśmy śnili. I ten sposób prowadzenia narracji jest szalenie interesujący. Mamy tutaj powtórzenia, mamy tutaj, przechodzimy z jednej sytuacji do drugiej, ale bez żadnego logicznego, spójnego powodu. I to, ten sposób właśnie prowadzenia narracji jest tak niespotykany. Jakbym miała inną książkę przywołać, która mi się kojarzy z tego typu doświadczeniem, to przychodzi mi na myśl tylko Ulises. A więc to jest dla mnie w ogóle fascynujące, że trzymam w ręku książkę dla dzieci. A już podczas gadania o niej przywołałam po pierwsze i nazwisko Tokarczuk, i Ulisesa. To jest ewenement. Więc ja bardzo ją polecam. Jeśli nie czytaliście jej za dzieciaka, to sięgnijcie po nią. Aha, tylko mała uwaga. Uważam, że to, jakie tłumaczenie macie, może wpłynąć na odbiór tej książki. Ja czytałam dwa różne tłumaczenia. Obydwa mi się podobały, ale no, to już jest jakby bardzo subiektywna opinia. Uważam, że jedno było lepsze od drugiego, ale to już jakby jest moja opinia po prostu. Ja się zakochałam w tej historii i podejrzewam, że mogę po nią sięgnąć za jakiś czas, zrobić po prostu reread, bo była ona fascynująca. Fascynująca. Znalazłam tam wiele takich dorosłych wątków, a jest to książka dla dzieci. Więc polecam, polecam. I tak, i to są wszystkie książki, które przeczytałam w grudniu. Proszę, napiszcie mi w komentarzu tytuły, jakie Wy przeczytaliście w tym miesiącu. I zapraszam Was do kilka sekund z moim zwierzyńcem. Cześć!